Bóg błogosławił, ziemia plon wydała. Słyszeliśmy wypowiedź Mojżesza, który opisuje w słowach bardzo dokładnych, opisuje ziemię miodem i mlekiem płynącą. A więc są to źródła i strumienie, które tryskają w dolinie oraz na górze do ziemi pszenicy, jęczmienia, winorośli, drzewa figowego i granatowego, do ziemi oliwek, oliwy i miodu, do ziemi, gdzie nie odczuwając niedostatków, nasycisz się chlebem, gdzie ci niczego nie zabraknie. Taka jest ta ziemia obiecana. I tą ziemię obiecaną jest również ziemia, jaką opatrzność nam dała nasza ojczyzna, nasza Polska. Ta ziemia tak bogata, ta ziemia tak różnorodna, ta ziemia tak godna w swojej szacie, którą ją Stwórca oblubił. I za tę ziemię dziękujemy dzisiaj. Dziękujemy również za to, co ta ziemia wydała, a przecież właśnie wydaje nam tak liczne plony, tak liczne owoce. Ta ziemia nas żywi. Ta ziemia jest naszą matką. I stąd zawód rolnika jest nie tylko zawodem, ale również powołaniem. Rolnik to jest coś więcej niż zwykły robotnik. Rolnik to jest ten, który nabywa mądrości przez to, co robi. Nabywa mądrości, wiedząc, że nie wszystko od niego zależy. Wie przecież, że nie ma wpływu na zjawiska klimatyczne. Nie ma wpływu nawet na meteorologię. Wie, że nie ma wpływu na to, jakie w końcu będą te plony, zważywszy, że pogoda jest zmienna. Nie ma wpływu na katastrofy klimatyczne w postaci gradobicia, czy ostatnio huraganu, który niszczy plony i ludzki dorobek. Nie ma na to wpływu, ale może i zawsze powinien zwracać się do tego, który jest prawdziwym gospodarzem tej ziemi, na której żyjemy, do Boga. I stąd mądrość rolnika uświadamiała mu jego pokorę, że on robi co może. On sieje, on przygląda się, jak jest wzrost, ułatwia ten wzrost i jednocześnie w końcu zbiera. Dla rolnika ta mądrość tak bardzo kojarzy się z mądrością Pisma Świętego, które przecież powstało w środowisku rolników i pasterzy. Pismo Święte wyraża się językiem agropastoralnym i w związku z tym rolnik powinien z tego czerpać mądrość i również tą mądrością się na co dzień posługiwać, z tej mądrości korzystać i Słowo Boże rozumieć, by ono kształtowało nie tylko jego postawę, ale również jego otoczenie. I dzisiaj możemy sobie jeszcze bardziej uświadomić, że te rolnicze doświadczenie, tak bardzo korespondujące z światem rolnika, jest zgodne z tymi słowami z Ewangelii Świętego Jana. Czyż nie mówicie, jeszcze 4 miesiące, a nadejdą żniwa? Oto powiadam wam, podnieście oczy i popatrzcie na pola, jak bielają na żniwo. Żniwiarz otrzymuje już zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, tak iż siewca
cieszy się razem ze żniwiarzem. I tu jest ukazany cykl pracy rolnika, od siewu przez wzrost do zbiorów. To połączenie znajduje się w wielu miejscach. Również Pan Jezus tak często korzystał z porównań pochodzących z życia rolnika i pasterza. A więc mówił przypowieścia o Królestwie Niebieskim tak często językiem rolnika i pasterza. Na przykład Królestwo Niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swojej ziemi. Ale gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. Mamy z tym do czynienia również, gdy wszystkie czynniki szkodliwe powodują straty w naszych zasiewach i w naszych plonach. Ale Jezus nawołuje do cierpliwości i do swego rodzaju dystansu wobec rzeczy, które się dzieją i mówi, że w końcu żniwa, do których porównuje koniec świata i powierzeńcom zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie. Pszenicę zaś zwieźcie do mojego spichlerza. A więc jest to też obraz, który nas czeka, bo pod taką postacią właśnie chwastu i dobrego zbioru Jezus ukazuje koniec tego świata. Tę przypowieść, jak i inne, wyjaśniał później szczegółowo uczniom. I tam dopiero rozumiemy głębię tych porównań i rozumiemy mądrość Zbawiciela, który odwołuje się do naszego życia codziennego. A więc to życie codzienne zna i to życie codzienne wydobywa w świetle Bożym na wyższy poziom. Tak też jest z wszystkimi przypowieściami o pasterzu i owcach. Przecież ten język przenikł do nazewnictwa Kościoła. Mówimy o duszpasterzach, mówimy o pasterzach, mówimy o tych, którzy pasą trzodę, stado owiec. Jezus tak często porównywał Kościół do owczarni, która ma swojego pasterza dostrzegającego owce chore, owce uszkodzone, który te owce ma chronić przed wilkiem, który ma je ogradzać i o nie się troszczyć. A więc niech ten język przeniknie również do naszego życia, które jest coraz bardziej techniczne, które jest bardziej odległe od tego świata, który uczy nas mądrości, uczy nas jednocześnie zależności od Boga, kiedy nie jesteśmy w stanie opanować wszystkich czynników składających się na ludzkie plonowanie. Drodzy bracia i siostry, rolnik, ten, który ziemię zna, ten, który ziemię kocha, to nie to samo, co robotnik rolny. Polska dzięki rolnikowi ukształtowała mentalność i formę swojego własnego społeczeństwa. Myśmy wszyscy wyrośli z doświadczeń rolnika. I proszę zauważyć, że to jest tak bardzo polskie powiedzenie, że rolnik na zagrodzie równy wojewodzie. Rolnik to był człowiek, który miał poczucie wolności, niezależności. To nas również uratowało w czasie komunizmu. Bo przecież gdy w tym komunizmie twardym na wschód od naszych granic rolników wyniszczono głodem w latach 30. na Ukrainie. Rolników wyniszczono, wtrącając ich do obozów zwanych gułagami, jako kułaków, bo oni przeciwstawiali się
tworzeniu kołchozów, a więc temu, że zostaną wywłaszczeni, pozbawieni tej ukochanej ziemi. Tam jest sytuacja dzisiaj taka, że ludzie, którzy mają już do dyspozycji ziemię, nie chcą jej uprawiać. Uważam, że to jest za trudna praca, zbyt zobowiązująca. My na szczęście przeżyliśmy ten okres, gdy ziemia w 80% należała do rolnika. I stąd nasze pragnienie wolności jest tak silne, jest tak jednoznaczne, jest jednocześnie jednym z jednych celów naszego życia. Walka o wolność i o godność każdego człowieka. Niech ta również cecha ujawni się dzisiaj na tych uroczystościach dożynkowych, gdzie tyle symboli tego, o czym mówimy. Bo przecież wieńce dożynkowe ukazują nie tylko symbole religijne i wokół się gromadzą, je wyrażają, ale również ukazują sceny z życia codziennego i są ukazaniem właśnie tych dojrzałych kłosów, dojrzałych ziaren, dojrzałych owoców, dojrzałych warzyw również. I ta kultura powinna trwać, powinna być kontynuowana przez młode pokolenie. Niech się uczą, jak robić takie wieńce, które wymagają tak długiej i bardzo drobiazgowej pracy. Niech te wieńce będą naszą radością dla oczu, tak jak zbiory tegoroczne będą również radością naszych smaków i zapachów. Drodzy bracia i siostry, rolnik przez swoją pracę kształtuje środowisko, w którym żyjemy. To przecież od niego zależy, czy środowisko jest zdrowe, czy przeciwnie, jest patogenne, powodujące różne ludzkie cierpienia i kłopoty wynikające ze złej żywności, złego odżywiania, a więc jest to ogromne wyzwanie dla nas wszystkich, żeby rolnik mógł produkować to, co jest dobre. I dzisiejsze czytania ostrzegają nas przed chciwością, bo często uprawy przemysłowe pod wpływem właśnie tej żądzy zysku za wszelką cenę produkują żywność o złej jakości, jakości szkodliwej. Najwcześniejsza, obecna ta afera z zatruciem kurczaków importowanych i jajek nasyconych fipronilem, a więc substancją chemiczną, która jest stosowana w zwalczaniu szkodników, owadów zwłaszcza, okazuje się, że jest szkodliwa dla pszczół i to wymieranie pszczół w dużej mierze zależy od tych środków owadobójczych, które zabijają nie tylko owady szkodliwe, ale również owady zapylające, a z drugiej strony one dostają się do pożywienia, bo kury, które były traktowane tymi substancjami w hodowlach kur i również ten fipronil dostawał się do ich pożywienia, ponieważ nasycany był pokarm tych kur, żeby właśnie ziarno, które im się daje, nie było zainfekowane przez szkodniki, owady. Wówczas ten element, te substancje dostają się do organizmu ludzkiego, osadzają się w tkance tłuszczowej i są szkodliwe dla ludzi. A więc jest to jeden z przykładów wielu, kiedy pogoń za zyskiem powoduje ogromne obniżenie jakości żywności, która z tego wytwarzania przemysłowego powstaje. A zatem niech i również ten element, to zatroskanie o zdrową żywność
będzie naszym wspólnym poszukiwaniem. My mamy ogromne szanse produkcji żywności ekologicznej, bo nasza ziemia jeszcze nie jest tak skażona chemikaliami, jak to się dzieje w innych krajach. Na pewno ta żywność jest droższa, ale jest jednocześnie zdrowsza przez to, że tych substancji nie zawiera. Otóż, drodzy bracia i siostry, dzisiaj jest to święto dziękczynienia za tych, którzy swoją ciężką pracą i swoim potem spowodowali, że cieszymy się zbiorami, że te zbiory przynosimy, że te zbiory ukazujemy Bogu jako nasze pierwociny, że te zbiory jednocześnie dzielimy, jak ten chleb dożynkowy, którym się dzielimy po to, żeby ukazać, jak bardzo żywność jest również wspólnototwórcza. Właśnie ten stół rodzinny, wspólny chleb jest tym, co buduje komunię między ludźmi. I tego też nam trzeba wszystkim życzyć. Będziemy dziękować tym wszystkim, którzy przynieśli wieńce dożynkowe, tym wszystkim, którzy te wieńce wykonali przez długi czas tej takiej mrówczej pracy. I jednocześnie będziemy dziękować wszystkim, którzy przyczynili się do zorganizowania naszych dożynek tegorocznych, które są niezwykle precyzyjnie i starannie przygotowane. Na to jeszcze przyjdzie czas po mszy świętej, ale już teraz należy powiedzieć, że to jest wielki dar, z którego wszyscy korzystamy. Natura też wymaga szacunku. Nie wolno jej niszczyć, nie wolno jej przekształcać, dlatego że kończy się to zawsze przeciwko człowiekowi. Natura nie znosi gwałtu na niej dokonywanego. I dlatego też niech mądrość rolnika tę naturę szanuje. Nie tylko środowisko zewnętrzne człowieka, ale również jego środowisko wewnętrzne, gdzie właśnie jest zależność ścisła między tym, co jest na zewnątrz i wewnątrz. Środowisko, w którym żyjemy, determinuje również nasze życie wewnętrzne, nasze życie duszy i ciała. Tak też w modlitwie wstawienniczej będziemy o to prosić. A teraz uświadamiamy sobie, że dary ołtarza, dary ofiarne, które przynosimy, to przecież są też tymi plonami naszych pól i ogrodów. Te dary przekształcane są w akcie konsekracji w chleb duchowy, który staje się ciałem Jezusa Chrystusa, w komunię. Właśnie Eucharystia jest komunią, łączy nas wszystkich, tak jak chleb jest wypieczony z wielu ziaren zebranych, zmielonych i uformowanych w jeden pożywny bochenek chleba. Niech ten pożywny chleb będzie dla nas najlepszym pokarmem i niech ten chleb będzie szanowany, tak jak to jest w naszej kulturze, że chleb, który spadnie, trzeba ze czcią podnieść i ucałować. Pisał o tym Norwid, dlatego że ten chleb to jest jednocześnie hołd oddany rolnikom. Niech Pan Bóg wszystkim im, hodowcom również, błogosławi. Amen.